Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. W ten ostatni sierpniowy dzień, który jest na wskroś już jesiennym dniem, chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać na temat dwóch kolejnych długopisów od japońskiego producenta. Dwa pierwsze już widzieliście tutaj gdzieś od Zebry. Znajdziecie na playlistach w poprzednich wideo. Bardzo przyjemne, wytrzymałe, edecowe długopisy, które na co dzień sprawdzą się fantastycznie, natomiast dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o długopisach dużo bardziej eleganckich, choć nie mniej chyba wytrzymałych. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą Zebra FXMD oraz Zebra Fortia Royal. No i na samym początku tego odcinka muszę Wam powiedzieć, że od teraz będę wprowadzał taki blog, gdzie będziecie mieli samą część merytoryczną, pozbawioną mojego przydługiego, jak zwykle pewnie, wstępu, gdzie tam o czymś tam gadam, i pozbawioną tych całych YouTube'owych gatek, gdzie mówię: subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, zostawcie łapkę w górę i tak dalej, tego nie będzie. Będzie tylko część merytoryczna, gdzie mówię o danym przedmiocie, jeżeli film dotyczy przedmiotu, ewentualnie gdzie mówię o czymś abstrakcyjnym, bardziej jak na przykład w odcinku o dwóch nożach za 50 zł, który znajdziecie oczywiście na tym kanale. A teraz przechodzimy już do clou całego odcinka, czyli do specyfikacji technicznej obu tych pięknych długopisów, i trzeba zacząć od materiału, z jakiego zostały wykonane, czyli jest to stal. Stal oczywiście jakaś nierdzewna, bo nierdzewieje. Nie wiem, co to za stal, procent nigdzie jej nie podał, pewnie jest to w miarę tania stal, ponieważ długopisy też same w sobie w stosunku do innych przedmiotów moglibyście powiedzieć, że nie są drogie, choć oczywiście w stosunku do długopisów, które możecie kupić w księgarni albo w kiosku za tam parę groszy czy parę złotych, na pewno są dużo droższe. Natomiast są wykonane w całości ze stali, w całości, ponieważ długopis FXMD, którego trzymam w prawej ręce i widzicie go po lewej, natomiast tu jest Fortia Royal, długopis FXMD jest jakby rozszerzoną, ulepszoną, upgrade'owaną wersją długopisa F701, Zebra F701, bardzo lubianego przez ludzi noszących długopis na co dzień. Tak więc jeżeli idzie o stal, to Fortia jest wypolerowana, wyszlifowana na wysoki połysk, wszędzie się błyszczy i naprawdę przy pierwszych ryskach i wgniotkach, jakie zrobicie na tym długopisie, które tutaj też w przebitkach będą widoczne, bo to długopis mojej Dani i ona tam coś tam jej się już z tym długopisem stało, aczkolwiek nie szkodzi to w żadnym pisaniu, jest to tylko kwestia estetyczna, to będziecie płakać przy tych wgniotkach i ryskach, ponieważ kiedy przyjeżdża i wyjmujecie go z pudełka, jest przepiękny. Natomiast długopis FXMD jest długopisem szlifowanym na połysk, natomiast jest tutaj jakby satyna według mnie. Coś takiego satynowatego. Widać, widać pasy po szlifierce jakiejś takiej, chociaż wszystko jest to robione dokładnie niczym w japońskich zegarkach, czy nawet w szwajcarskich zegarkach, tam też się tak fajnie poleruje. Do tego tutaj mamy taką antypoślizgową nakładkę przy samym końcu, taką wycinaną podobno laserowo, jest to taka tarka. Nie jest ona aż tak ostra, żeby ranić palec, natomiast chwyt jest w miarę pewny, a musi być pewny, ponieważ trzymacie ten długopis w ręku i robicie bardzo precyzyjne ruchy na niskich, niewielkich odległościach. Na niewielkich odległościach, krótkich, a nie niskich. Na niskich to można odrywać tylko. Jeżeli już jesteśmy przy tym, jak są zbudowane, to trzeba też powiedzieć, że różni się mechanika uruchamiania tych długopisów, ponieważ oba są automatyczne, chyba tak powinienem to powiedzieć, oba są chowane. Jeden uruchamia się poprzez przekręcenie go w bok i tak też go można rozkręcić, tylko przekręceniem w drugą stronę i to takim mocniejszym, a drugi zwyczajowo się klika. Klika się całkiem przyjemnie, choć nie jest to taki przyjemny klik, jak w tej Zebrze, którą Wam pokazywałem ostatnim razem. Długopis FXMD oczywiście klikający jest też rozkręcany i tam możecie wymienić wymienne wkłady. Tak samo jak w Fortia Royal też możecie wymieniać wkłady. Oba długopisy są wielokrotnego użytku, przez co są bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Przechodzimy wreszcie do wagi, do wymiarów i na to pewnie wszyscy czekali, którzy dotrwali do tego momentu odcinka. Tak więc długopis Zebra FXMD waży 25 gram i uważam, że to jest średni wynik, taki ok, taki dopuszczalny dla długopisu. Nie jest on też aż taki duży, więc ta waga jest zrozumiała, natomiast uważam, że mimo tej wagi niewielkiej jest naprawdę pancernym długopisem, mimo że jest elegancki, mógłby się nadawać do EDC takiego leśnego nawet, do takiego survivalowo-taktycznego, chociaż oczywiście ten długopis nie ma żadnych certyfikatów militarnych i nie możecie nim zabijać, świecić w nocy, ani pisać pod wodą, co nigdy Wam się w życiu nie zdarzy według mnie.
Natomiast Fortia Royal waży już 38 gramów, jest to lekko większy długopis, jest na pewno grubszy, przez co przyjemniej trzyma się w dłoni. Natomiast niestety waży więcej i może w porównaniu do sprzętów, które już Wam pokazywałem, jak Cold Steel SRK czy nie, Leatherman Search, to niewiele. Jednak, kiedy takich elementów weźmiecie kilka do swojego EDC, do swojej torby, zaczniecie z tym jeździć, nosić w plecaku i tak dalej, to już będzie miało swoje znaczenie, bo wiadomo, wszyscy normalni faceci noszą 5 kg sprzętu, który nic nie waży. Jednak no 38 gramów już czuć w ręce i przy pisaniu też uważam, że może to być odczuwalne. Dla jednych może być to przyjemniejsze i może im się to podobać, a innym może nie, dlatego zwracam na to uwagę. I teraz jeżeli idzie o wymiary, to długopis Zebra FXMD w mojej prawej dłoni ma 132 mm długości, kiedy jest najdłuższy, czyli jest rozłożony, na 13 mm szerokości. Wydaje mi się, że to jest z tym klipsem szerokość podana, tak mi się wydaje przynajmniej, i 8 mm średnicy, co by się mniej więcej zgadzało. Tak przynajmniej ja interpretuję te dane techniczne, które były wymienione na stronie nie producenta, bo nie znam japońskich znaczków, a Zebry jakiejś strony takiej nie znalazłem, więc polskich importerów i im ufam. Czyli jest to długopis średniej wielkości, wcale nie jest duży, nawet bym powiedział, że jest niewielki, że jest kompaktowy. Miałem większe długopisy, takie zwykłe z kiosku i były dłuższe i były czasami grubsze. Niektórzy noszą specjalnie takie długopisy, bo są wygodniejsze i przez tą właśnie ten rozmiar tej średnicy, przez to, że jest dość cienki, może być mniej wygodny w pisaniu. To też zaznaczam, tak jak przy Forti zaznaczałem z ciężarem, tutaj zaznaczam, że jest mniej wygodny w pisaniu, może być. Dla mnie na przykład jest mniej wygodny w pisaniu niż ten długopis, niż Fortia. Ale to już sprawa subiektywna. Natomiast Fortia ma 137 mm długości w momencie, kiedy jest najdłuższa, czyli jak jest rozłożona, no bo ona się nie rozkręca, więc nie traci nigdzie tej długości. Na 17 mm szerokości, czyli jak wydaje mi się z klipsem, tak przynajmniej według moich obliczeń to wynika. Za to sama średnica to jest jakieś 12-13 mm maksymalnie. I tego nie było nigdzie podane, to jest zmierzone przeze mnie. Bez suwmiarki, kiedyś sobie ją kupię, naprawdę. Kiedyś pierwszy przelew jak przyjdzie z YouTube'a, to jest na suwmiarkę i sobie kokardę taką zrobię, ale pierwszy przelew z YouTube'a przyjdzie mi w 2025 roku, więc póki co jesteśmy skazani na mierzenie tulem, linijkami albo centymetrem krawieckim. Tak, więc jest to długopis grubszy, jest to długopis cięższy, jest to długopis dłuższy i ta grubość według mnie oczywiście wspomaga jakość uchwytu, to znaczy bardziej ergonomicznie się ten długopis trzyma, mniej się palce męczą, chociaż staw może być zmęczony od ciężkości, od ciężaru tego pisania, więc opinie mogą być podzielone. Warto tu też zaznaczyć, że rurka w FXMD to jest naprawdę pancerna rura i myślę, że gdyby strzelać do niej tak bezpośrednio, to z Glocka byście jej nie przebili i nie złamali. Za to Fortia, mimo że jest grubsza i mimo że jest cięższa, to wcale takich grubych ścianek nie ma, przynajmniej według mnie, i będzie to długopis bardziej podatny na zgięcia, złamania itd. Kto zalicza wytrzymałość materiałów na studiach inżynierskich, na pewno będzie mógł więcej mi na ten temat powiedzieć, jak mu tylko powiem, co to za stal. Ale mu nie powiem, więc nic mi nie powie. Przykro mi. Za to powodzenia w sesji poprawkowej na wytrzymałościach materiału. Znam parę osób, które to zaliczają w poprawkach obecnie. I w związku z tym, że nie robiłem jakichś takich kilku działów, że tam wymiary, waga, specyfikacje i tak dalej, przechodzimy sobie do tego, jak te długopisy piszą i czym są zasilane. Oba są zasilane wkładem Zebra F i to jest wkład 0,7 mm, ma taką szerokość. Natomiast grubość linii, znaczy szerokość tego, jak piszecie i ta linia pisana, ma jakieś 0,24 mm. Pisanie jest nim w miarę przyjemne, jest to zwykły tusz olejowy. Jeżeli idzie o łatwość pisania i łatwość obracania stalowej kulki wypełnionej, oblanej tuszem olejowym po papierze, to na pewno są to długopisy średnie, jeżeli idzie o pisanie. Nie jest to poziom pisania łatwości długopisem żelowym, piórem żelowym, czy jakimś takim zamiennikiem pióra, czy choćby Zebrą X701, którą pokazywałem Wam jako tą ostatnią. Tamtym długopisem się pisze dużo przyjemniej, dlatego najbardziej lubię tamtym długopisem pisać. Mimo, że nie wygląda on jakoś super fajnie, elegancko. I nie zostało nam nic innego, bo ile o długopisie w specyfikacji mogę Wam mówić, musimy przejść teraz już niestety do podsumowania i do mojego gadania na temat tych długopisów. I po pierwsze, uważam, że Fortia Royal to długopis bardziej damski, nie wiem, jakiś taki bardziej zaokrąglony, zaoblony. Moja Daria ma dwa takie i jednego używa w pracy, drugiego używa gdzieś tam na studiach, w domu i tak dalej. I
uważam, że bardziej do niej pasuje. Jest bardzo ładny, do tego dostajecie, do tego długopisu dostajecie pudełko, w którym możecie go przenosić w torbie, w plecaku, gdziekolwiek. I dlatego też uważam, że to jest bardziej damski długopis, bo na przykład w damskiej torebce się tak nie zniszczy. Ma pudełko i w damskiej torebce jest gdzie go trzymać. Oczywiście zależy jakiej torebce, gdzie jest wieczny chaos. Natomiast ten długopis kojarzy mi się z takim typowym inżynierem, takim, który ma tutaj gdzieś włożony w koszulę swój długopis i gdzieś tam coś tam pisze, coś musi odebrać budowę albo nie wiem, ale z takim prawdziwym inżynierem, nie programistą. Sorry programiści, no dla mnie to nie jesteście inżynierami, nie macie rysunku technicznego, nie liczycie wytrzymałości, więc sorry, nie ujmuję waszej pracy, dzisiaj jest fundamentem świata, ale takim prawdziwym, staromodnym inżynierem, jakimś architektem, budowlańcem, jakimś człowiekiem, który buduje maszyny, samochody i wszystkie inne takie tego typu rzeczy. Z takim staromodnym inżynierem jest to długopis inżynierski według mnie, jak słyszycie, fajnie mi się klika nim. Oba długopisy nadają się na pewno do jakichś półoficjalnych konferencji, do jakichś takich biurowych rzeczy, do jako takie długopisy dnia codziennego, ale już w takich zawodach, które nie są leśno-survivalowo-taktyczne, tylko tam warto też, żeby ten długopis wyglądał. I choć ten FXMD jest naprawdę wytrzymałym długopisem, mam go już sporo czasu i nic mu się nie dzieje, nie jest powgniatany, porysowany, nigdzie tego nie widać. Nic mu się nie stało, a naprawdę nieraz upadł, nieraz gdzieś walnął, nieraz gdzieś coś musiał przeżyć, jakieś cięższe warunki, jeździ ze mną przez naprawdę kawał kraju, podróżuje ze mną i w plecaku, i w torbie, i w samochodzie, i w pociągu i nic mu nie jest, więc uważam, że jako długopis taktyczny, ale taki prawdziwy taktyczny, a nie taki, który ma kubotan i służy do bicia się, bo to jest taki długopis taktyczny, którego nigdy nie wykorzystacie, no to jako prawdziwy długopis taktyczny do wielorakich zastosowań, z głównym zastosowaniem pisania i wygody pisania, jest naprawdę świetnym wyborem i go będę bardzo szczerze polecał. Zresztą prywatnie mam taki długopis, to jest mój długopis i świetnie mi się on sprawdza. Choć jak znajdzie się kiedyś jakiś lepszy albo kolejny, bo długopisów też mogę mieć dużo, długopisy. Nikt nie kolekcjonuje chyba długopisów, to dziwne by było. Pióra to tak okej, ale długopisów Parkera, jakiegoś Space Pena, no nikt tego nie kolekcjonuje chyba. A jeżeli kolekcjonujecie, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Chętnie się dowiem, może potrzebny jest jakiś kanał z długopisami na YouTube, który by to tak zaszczepił pasję do długopisów, jak na przykład TikTok do zegarków wśród ludzi. Sprawa otwarta. Natomiast Fortia jest naprawdę eleganckim długopisem i według mnie głównie paniom, ale panom, jeżeli chcą też, przystoi wszędzie, żeby go mieć. I naprawdę na konferencjach, do pracy biurowej, do codziennego dnia wszędzie się sprawdzi, natomiast widać po nim uszkodzenia, widać zarysowania w związku z tym wysokim pojaskiem i widać wgnioty. I to też wam pokażę. Wgnioty widać nawet dość mocno, więc kwestie estetyczne pozostawiam wam, jak komuś to nie przeszkadza, jak na przykład mi i uważam, że się fajniej starzeje taki przedmiot wtedy, jak widać, że jest używany i ma tym fajniejszą historię, no to niektórym może to przeszkadzać i nie dla każdego estety czy maniaka pięknych przedmiotów i idealnych form tych przedmiotów, to nie dla każdego będzie ten długopis, no niestety, przykro mi. I fajnie oba mieć, fajnie, że możemy sobie je porównać, fajnie tego też mieć, szczególnie dla pań i paniom polecam, myślę, że dla pań będzie to świetny prezent, czy to na urodziny, czy na święta, czy na Mikołajki. Bo nie są one tanie, oba te długopisy są w granicach tam gdzieś około 40 zł z naciskiem na 30 parę. Tusze kosztują kilka złotych, chyba złoty 50 czy 2, więc taki długopis kupiony raz z jakimś zapasem wkładów możecie go używać przez kolejne lata i naprawdę wam się nie wypisze. Choć ile trzyma jeden tusz, to wam nie powiem, bo musiałbym chyba jakieś syntetyczne testy zrobić, ile kartek jestem w stanie zapisać jakimiś tam liniami i nie wiem, najlepiej zmierzyć długość tej linii, jaką jestem w stanie napisać jednym tuszem, no to wtedy byłby idealny syntetyczny test, a jak ja wam powiem, że mi starczy na pół roku, a podpisuję tylko, nie wiem, dokumenty, a drugi powie, że mu starczy na miesiąc, bo na przykład pisze artykuły długopisem, albo jest raperem i pisze swoje świetne utwory na nową płytę, no to sorry, to jest nieporównywalne, więc nie powiem wam, ile zajmuje pisanie takim długopisem, ile się ten wkład będzie działał. I oba te wkłady, czyli zebra F, są wymienne z na przykład zebrą X, którą wam też pokazywałem, natomiast nie są wymienne z tym wkładem od małej zebry,
tym F301 kompaktem, tam już jest inny wkład i planuję, już trzeba tutaj zaznaczyć, planuję Wam podrzucić w najbliższym czasie i to nawet dość szybko, bo będę tam mało mówił, porównanie wszystkich tych czterech długopisów, także jeżeli ktoś nie widział albo by chciał porównać sobie, nie wiem, FXMD z tym militarnym X701, to oczywiście podrzucę Wam test wszystkich naraz, znaczy test, porównanie wielkościowe i powiem Wam, w jakich kategoriach bym widział, który gdzie jest najlepszy. Ale to już będzie bardzo szybciutko, dlatego tutaj nie ma tamtych poprzednich i nie wklejałem ich w przebitkach. Kończąc podsumowanie, oba długopisy polecam. Fortier Royal bardziej dla pań, szczególnie z tym pudełkiem. Nawet całkiem niezłym jak za te pieniądze. Natomiast FXMD polecam inżynierom, architektom i wszystkim ludziom, którzy potrzebują długopisa użytkowego, ale jednak w miarę eleganckiego. Polecam też edecowiczom, którzy chcą nosić coś bardziej eleganckiego, co na Instagramie, na zdjęciach wygląda lepiej. Natomiast nie chcę, żeby to był kubotan z latarką, albo nie chcę, żeby to był militarny długopis typu X701 czy Space Pen, chociaż Space Pen jest bardzo ładnym długopisem i muszę go kiedyś sobie tutaj sprawić, chociaż jest najdroższym długopisem, jaki bym miał sobie kupić chyba. No może kiedyś. I to by było na tyle. Nic więcej Wam nie mogę powiedzieć na temat tych długopisów. Oba są świetne, oba dobrze piszą, oba całkiem przyjemnie się używa, oba są dość wytrzymałe i oba są inwestycjami na długie lata. Jeżeli nawet nie używacie często długopisów albo tylko rozwiązujecie krzyżówki, to warto taki mieć. Jeden i wystarczy i nie potrzeba biegać do kiosku albo kupować jakieś dodatkowe, albo szperać w szufladach dzieciaków, czy własnych, czy z lat szkolnych, studyjnych itd. Cóż więcej mógłbym powiedzieć? A, warto tu jeszcze dorzucić, że oba mają 2 lata gwarancji. Chociaż długopis na gwarancję, co by się musiało zepsuć? Wkład wymienicie, sprężynę wymienicie. Zgiąłby się, no ale to sami złamiecie, więc... Więc nie wiem, po co jest gwarancja w długopisach, ale tak, są 2 lata. Zebrał to 2. I bardzo dobrze będzie pasować do japońskich zegarków. Japoński długopis i japoński zegarek typu Casio, o, na przykład jak ten, albo inny, bardziej elegancki. No, ma to sens. Nie będę już przedłużał, po co rozciągać ten odcinek. Postaram się maksymalnie dużo przebitek wrzucić, żeby znowu nie było gadania, że nic nie pokazuję, może nawet coś napiszę, żeby było widać jak piszę, chociaż to totalnie nic nie wnosi. Tak samo jak scrollowanie ekranów w recenzjach telefonów komórkowych, znaczy smartfonów, to też nic nie wnosi. Ale coś tutaj Wam wrzucę, postaram się, żeby tych przebitek było jak najwięcej, postaram się, żebyście widzieli jak najdokładniej oba te długopisy. Mam nadzieję, że wszystko co potrzebne już tutaj wymieniłem. I nie będę tutaj już sztucznie przedłużał tego odcinka, dlatego w standardowy sposób przejdziemy do tego, że jeżeli chcecie być na bieżąco, to klikajcie subskrypcję, zapisujcie się na subskrypcję, tak powinienem chyba powiedzieć. Subskrybujcie ten kanał i dzwonek, także kiedy mój film nowy się ukaże na kanale, a staram się, żeby było to regularnie, to możecie w ten film przywalić niczym Tyson w gołotę. Zostawiajcie też łapki w górę, zostawiajcie też łapki w dół, bo dla algorytmu to totalnie nie ma żadnego znaczenia, chociaż wolę jednak łapki w górę, bo przynajmniej wiem, że Wam się podoba ten film, a mam nadzieję, że Wam się podobają moje produkcje. Wpisujcie też w komentarzach konstruktywną krytykę, mam nadzieję, że jakieś spostrzeżenia, uwagi, coraz więcej takich uwag i spostrzeżeń dostaję, za co serdecznie Wam dziękuję i nie musicie mi pisać, żebym się tam nie obrażał o coś, bo uważacie inaczej, macie absolutnie prawo do własnych poglądów i opinii, to co ja tutaj prezentuję to oczywiście mój prywatny kanał, a więc nie pozostało mi nic innego jak tylko powiedzieć Wam, pozdrawiam!